Moi drodzy, witam was serdecznie. Startujemy z kolejnym webinarem, webinarem, na którym porozmawiamy sobie o sytuacji, jaką mamy w tej chwili na rynku i co ciekawe przygotowałem, przygotowaliśmy z zespołem ankietę, która pokaże nam co się dzieje ciekawego na rynku i jak oceniamy jak oceniamy to, jak właściwie ta sytuacja jest oceniana okiem inwestorów? No dzisiaj mamy dzień, jaki mamy. Brytyjska królowa dzisiaj zmarła i mamy nowego króla Wielkiej Brytanii. No, ale chyba większego wpływu, jeśli chodzi o wpływ gospodarczy, polityczny, no to nie ma dla nas nic się nie zmienia. Żyjemy dalej w naszej rzeczywistości. Nasi królowie żyją, daj Boże niech żyją, ja inaczej nie będę życzył. No a my musimy się odnaleźć w tej rzeczywistości, która jest. No i taki dzisiaj bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. Co z naszymi mieszkaniami, co, z nieruchomościami, co. Z gospodarką. Mam przygotowany, bo tak, dwa tygodnie temu był live, gdzie omawiałem te wskaźniki. No i tam właściwie niewiele się zmieniło, a ten wskaźnik, na który ja patrzę zazwyczaj, to wskaźnik, który mówi oczywiście o upadkach firm, bankructwach. No i wskaźnik bezrobocia, który jest najniższy od wielu, wielu lat. Także to optymistyczne jest, bo dla mnie kryzys jest wtedy, kiedy firmy padają, ludzie tracą pracę, nie ma zarobków, rośnie bezrobocie i wtedy jest bardzo pesymistyczne podejście do rynku, do inwestowania, do kupowania czegokolwiek i, i, i po prostu jak najbardziej wtedy jest możliwa korekta na rynku mieszkań cenowa. Ale ja na razie takiej sytuacji nie widzę. Patrzę na najbliższe półrocze i dosyć optymistycznie patrzę. Akurat dzisiaj byłem u. Adriana Gorzyckiego na kanale Przedsiębiorców i byłem też rok temu. Można sobie wygooglać, wyszukać u niego na YouTubie. Akurat dzisiejsza rozmowa będzie 30 września opublikowana. Ale ja pamiętam, bo dzisiaj sobie przypomniałem, jak wyglądała ta rozmowa. I opinie moje, rozmowa z Cezarem Grafem wtedy o tym, co się będzie działo na rynku, i jak najbardziej na tą chwilę to wszystko się sprawdziło, więc zachęcam do tego, żeby sobie przeanalizować. Natomiast dzisiaj nadajemy na kanale YouTube, na kanale Facebook. Witam Was wszystkich serdecznie. Jak mnie słychać w skali od 1 do 10? Jak mnie słychać? Moi drodzy, cześć Łódź, Małgorzata Lewandowska, Sylwia z Niemiec, Małgorzata pisze i daje dziesiątkę, Andrzej Ignaczek, dobry wieczór, Michał Lewandowski, witam serdecznie, fajnie widzieć i Przemek Samul, bardzo się cieszę, moi drodzy, Maria Dakowska, Kraków, Mariusz Ławicki, nasz inwestor, Martin Polaczek, to Martin, to chyba nie jesteś Polakiem, chociaż ma nas, masz na nazwisko Polaczek, ale ciekawe, bo tak po czesku jak wypisane, no ale tak to, tak to jest, tak to jest. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym o tych 18 powodach, dlaczego ceny nieruchomości nie spadają, dlaczego obronione są te ceny nieruchomości. Będziemy sobie o tym rozmawiać. I gorące statystyki, jak inwestorzy oceniają obecnie rynek nieruchomości. Ponad 500 ankietowanych wypowiedziało się do dzisiaj. Tych, którzy inwestują w nieruchomości, tych, którzy żyją nieruchomościami, jak patrzą na ten rynek i będziemy mieli wiele, wiele, wiele slajdów, które nam o tym ciekawego powiedzą. Oczywiście, jak możecie udostępniajcie. Nasze nagranie ja zawsze przypominam przypominam, że można udostępnić dzisiejsze nagranie, a kto udostępni dzisiejsze nagranie i przyślę link, że udostępnił. Zweryfikujemy ma możliwość wybrać archiwalny numer stres, numer strefy nieruchomości, archiwalny numer strefy nieruchomości, a albo w PDF-ie, albo w wersji drukowanej. Wystarczy napisać na infomopawiven.pl. Proszę bardzo, już na dole jest informacja na ten temat. I jeszcze taka niespodzianka ciekawa, bo mamy 20.34, a o 21.15 wpada do nas Piotr Sakiewicz, specjalista od rynku kredytowego i powie nam jeszcze dwa słowa, jak ten rynek kredytowy dzisiaj wygląda, na co można liczyć i co ciekawego się dzieje. Moi drodzy, zasubskrybuj koniecznie kanał, jak jesteś. Na Facebooku, na YouTubie takich spotkań jest więcej, więc dobrze byłoby, żebyś nie przegapił kolejnych wydarzeń. Trochę nowych zdjęć z moich nieruchomości. Robię w tej chwili 42 flipy, 22 nieruchomości wystawione na sprzedaż. Moi drodzy, 10 w jednym miejscu w łodzi. 5 w Łodzi, na ma 48, gdzie apartamenty są wyższej klasy. No i z tych 5 na dwóch już mamy klientów, więc jest ciekawe, że to jest ruch i to ruch w takich drogich mieszkaniach. W Poznaniu wystawiliśmy 4 pierwsze mieszkania i dwa już są podobno zarezerwowane, czekamy na ostateczną decyzję klientów. We Wrocławiu 3 czekamy, więc dzieje się ciekawie. Ale z takich obserwacji to nieruchomości, szczególnie na rynku pierwotnym, kupują ci, którzy mają kasę. Ci, którzy mają kasę, są kasiaści, chcą wybierać lepiej. Chcą mieszkać w fajnych miejscach, fajnych nowych blokach. Deweloperzy to zapewniają. Nowe wszystko, co pachnie, przyciąga nas. Chcemy podwyższać swój standard życia i, i tam w tej chwili odbywa się ruch sprzedażowy na rynku pierwotnym, gdzie właśnie przychodzą gotówkowi i w dużej mierze ci gotówkowi działają. Natomiast moi drodzy, Przemek Samol napisał, że Martin to były piłkarz właśnie z zagłębia Lubin. To bardzo ciekawe, Przemek. No to, no to nieźle Przemek akurat, nasz absolwent Przemek akurat ma też inwestycje w Poznaniu. Ostatnio podsyłał mi jakąś perełkę, tylko że odbiór kluczy dopiero w kolejnym roku na rynku pierwotnym, więc też ciekawe. No ale dobra, przelećmy sobie jeszcze przez te zdjęcia, poczekajmy jeszcze ze 3 minuty na tych, którzy przybywają, spóźnialscy i lecimy z tematyką dzisiaj: 18 powodów, dlaczego ceny nieruchomości utrzymają się według mnie. Będziemy sobie mogli to w przyszłości ocenić. Potem spojrzymy na statystyki, jak sytuacja na rynku oceniana jest przez 500 zankietowanych inwestorów. Jeszcze 21.15 troszeczkę o rynku kredytowym sobie porozmawiamy. Jakub Monika pyta, co we Wrocławiu mamy na sprzedaż? Osiedle na Rycerskiej, osiedle rycerskie czy na rycer czy Rycerskiej, więc tam mamy trzy mieszkania, bardzo, bardzo fajne. Tu akurat mieszkanie jedno z łodzi, drugie z łodzi. Za chwilę, jak się coś pojawi z Wrocławia, to, to dam znać, ale nie wiem. Trzecie z łodzi. Nie wiem, jakie tutaj dzisiaj mi wrzucono zdjęcia do pokazania. No ale w takim standardzie, mniej więcej, wykańczamy, robimy, działamy. O, i to jest właśnie z Wrocławia: to jest właśnie z Wrocławia. Długi przedpokój, po lewej stronie lustro. Mamy szafę, siedzisko. I tam widać salon, sofa, naprzeciwko telewizor, pewnie na ścianie zawiśnie. Mamy kuchnię, aneks kuchenny, sypialnia, łazieneczka. Tak to mniej więcej wygląda. Jakub ma klienta na rycerskim, sprzedawał tam. Super, jeżeli chcesz pomóc, coś nam jak najbardziej jesteśmy otwarci. I czekamy w tej chwili na klientów. Powoli przychodzą, interesują się, pytają i mam nadzieję, że będzie ciekawie. A tutaj. Oddana do użytku w tym roku. Kamieniczka zrewitalizowana na wiszących ogrodach. Bardzo, bardzo fajny budynek zrewitalizowany z ogrodami, z możliwością wejścia na taras. To nie są wizualizacje, to są prawdziwe zdjęcia. Bardzo fajnie to wygląda. Dziedziniec. Tu pozostało nam sprzedać ostatnie dwa lokale komercyjne. Jakby ktoś z Was miał klienta na lokale komercyjne w Łodzi, to proszę o kontakt na pewno. Pozostaniemy wdzięczni. Klatka schodowa, wejście, winda. Skrzynki. No, chciałem tam zrobić w najbliższym czasie jakieś drzwi otwarte, damy znać. Kto będzie chciał, można przyjechać, zobaczyć, popatrzeć. Może jak coś jeszcze zrobimy, jakąś nieruchomość, to tym bardziej. Tutaj winda, którą wjeżdża się akurat na, na piętro. Dobra, lecimy z koksem, mamy 170, nadajemy na Facebooku, na YouTubie. Prosimy o lajki. Może tutaj coś ciekawego jeszcze. Puszczę, niech tam sobie nam leci. Oczywiście informacja, że 22, 23 to jest maraton największa konferencja inwestowania w nieruchomości za tydzień bilety po 747, więc kto jeszcze nie nabył, a chce być na tej największej konferencji, gdzie będzie masa masa inwestorów, to zapraszamy. Zapraszamy. Okej. Okay, to lecimy z tymi czynnikami, które bronią nam ceny na rynku nieruchomości. Pierwszy taki, to oczywiście ustawa deweloperska, która zaostrzyła bardzo mocno. Proces budowlany utrudniła go deweloperom, podrożyła, wszedł fundusz deweloperski odgórnie narzucony, na który deweloperzy muszą wpłacać dodatkowe składki, a więc jeżeli wpłacają dodatkowe składki, no to skądś ten pieniądz musi się brać. To podraża nam koszt budowy i w związku z tym deweloperzy nie są skłonni, nie będą skłonni do tego, żeby żeby kolejne nieruchomości były w jakiś sposób tańsze, bo nie da rady tego wybudować już w tych pieniądzach, które dzisiaj budujemy przy tej inflacji jest problem, no a jak dochodzą nam jeszcze dodatkowe koszty, to jak najbardziej, tym bardziej, że ustawa deweloperska, która weszła 1 lipca, wprowadziła jeszcze szereg różnego rodzaju obostrzeń, chociażby kwestie odbiorów, że klient może zdecydować, jeżeli są jakieś przesłanki istotne. Trudno tam jeszcze do końca powiedzieć, co to są te przesłanki istotne, bo ustawodawca nie doprecyzował, ale jak są, to można rozwiązać, jeżeli są trudności z odbiorem. I no, ustawa, która bardziej chroni jeszcze kupującego, a więc przerzucane ryzyko jest na dewelopera, a deweloper, żeby móc normalnie funkcjonować, na pewno te ceny będzie podtrzymywał, bo nie da się opuścić. No bo koszty są dzisiaj budowy wysokie. 15 największych deweloperów wypowiedziało się ostatnio, że nie zanosi się na żadne obniżki poza drobnymi promocjami, a wręcz na wzrosty 4-5% co noworocznie. A więc jak największy 15 deweloperów tak się wypowiada, to raczej... Okej, okay, niektórzy powiedzą, ale niektórzy deweloperzy dają promocję, obniżają ceny, widzieliśmy tam 5%, poszło w dół. Słuchajcie, z deweloperami to tak jest, że jak mieli bardzo wysokie marże narzucone, na przykład 30%, to nie ma problemu, żeby zrobić upost 5%, po prostu mniej trochę zarabiają. Tak, ceny delikatnie są skorygowane, ale to jeszcze nie są obniżki. I tutaj, jakby deweloperzy nie zamierzają mniej zarabiać, ale zachęcają przy tym zastoju, który jest, żeby klienci kupowali. Ci sami deweloperzy określili, że zmniejszają budowę mieszkań, czyli niebawem podaż spadnie. Mamy w tej chwili deficyt na rynku nieruchomości, a więc jeszcze brakuje nam mieszkań. A ogólnie te budowy, które są rozpoczęte, miały nam ten deficyt likwidować, a jednak mieszkań będzie nowych mniej, bo jest mniej stosownie rozpoczętych budów i to jest trzeci. Czynnik, który ma na to wpływ. Deweloperzy w lipcu rozpoczęli budowę o ponad 44% mniejszej liczby mieszkań niż przed rokiem, wskazał Polski Związek Firm Deweloperskich na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli ten trend się utrzyma, liczba nowych mieszkań będzie istotnie ograniczona, i w kolejnych latach może przyczynić się do wzrostu cen. Z danych. Wynika, że ponad 85% lokali, które zostanie oddane do użytku w tym roku, zostało sprzedanych, natomiast te, których zakończenie budowy ma nastąpić w 2023, są sprzedane w ponad 60%. Czwarty czynnik. Cały czas, to co już powiedziałem przed chwilą, mamy deficyt mieszkań, określony swego czasu przez Heritage Real Estate, a ostatnio potwierdzany przez UBS, że w Polsce brakuje ponad pół miliona mieszkań. A ja nie widziałem jeszcze danych statystycznych. O ile zwiększył się ten deficyt w związku z falą emigrantów, którzy uciekali przed wojną, uciekali przed wojną z Ukrainy, to jest tak, że masa ludzi przeprowadziła się do Polski. Zapewne część z nich zostanie, chcą zostać, bo dzisiaj wiemy, że oni wynajmują. Rynek najmu jest bardzo mocno w tej chwili nadwyrężony, i wszystko wynajmuje się na pniu. To też motywuje. Inwestorów do tego, żeby kupować kolejne nieruchomości i wystawiać na wynajem zawsze w przyszłości tą nieruchomość można sprzedać. A dzisiaj, jak się uzyskuje wysokie stopy zwrotu, jesteśmy motywani do tego, żeby, żeby więcej nieruchomości kupować, a jeżeli kupujemy, to tak czy inaczej, jakiś ruch na tym rynku jest. Oczywiście inwestorzy też liczą na to, że kupią po dobrych cenach, więc kupują bardzo ostrożnie. Tym bardziej, że pamiętacie, mamy dwie grupy kupujących. Mamy osoby fizyczne, osoby fizyczne i inwestorów. W osobach fizycznych spadł optymizm w kupnie przez wojnę. Niektórzy straszą, że ceny spadną. Czy to jest akurat słuszna ścieżka? Oczywiście czas pokaże, ale zmniejszony, zmniejszony został popyt mocno na nieruchomości przez osoby fizyczne. Tym bardziej, że jak ostatnio słyszałem, 71% wnioskujących o kredyt odpadło. Czyli mamy 71% mniej wniosków kredytowych. To jest bardzo duże spowolnienie. Bardzo duże spowolnienie na 100 osób, które pytały o mieszkanie rok temu. Dzisiaj pyta 29 według tej statystyki. No i poszukuje na tym rynku, a więc rynek dzisiaj przejmuje klient. To on dyktuje warunki. O, moi drodzy, Mamy tutaj pierwsze pytania. Wojtek Nowak, jak się Pan odniesie do wpisania Pana na listę ostrzeżeń KNF? No Jest to pomyłka, jak na razie widać. Ten wniosek został złożony w kwietniu i, i sprawa umarła, dlatego że my mamy otworzony, otworzony alternatywny fundusz inwestycyjny, alternatywną spółkę inwestycyjną Montnat. To jest jedna spółka, która zajmuje się zbieraniem kapitału na inwestycje deweloperskie. Druga została nam pod koniec maja zatwierdzona przez KNF, która jest spółką pod flipy. Natomiast ktoś sobie zrobił numer, bo kiedy ja wypowiedziałem się i puściłem informację, że otworzyliśmy spółkę inwestycyjną, to ktoś wziął tego maila i żywcem przerzucił do KNF-u, że używamy sformułowań, których nie powinniśmy używać, bo nie mamy do tego prawa. No, a wręcz jest przeciwnie, no bo mamy otworzone te spółki alternatywne, więc to jest tylko kwestia formalności. No ale Wojciech Nowak tutaj nadaje, prokuratura bada sprawę oszustwa. O rany Wojtek, napisz jeszcze, że jestem mordercą i trzeba mnie ukrzyżować. Myślę, że jest to niewłaściwe podejście do ciebie. Czas pokaże. Także zobaczymy, gdyby to było jakieś oszustwo, już byłoby po sprawie i byłoby sprawa zamknięta. Natomiast Przechodzimy, moi drodzy, dalej do naszych punktów. Omówiliśmy cztery do tej pory. Ja będę się odnosił do waszych komentarzy po tej serii osiemnastu czynników, które teraz opowiadam, no bo nie ma sensu w tej chwili się rozpraszać. Lecimy dalej. Nowy ład podrożył koszty prowadzenia przedsięwzięcia, jednocześnie rząd planuje dofinansować mieszkania kupujących. A więc nowy ład i sposoby rozliczenia, opodatkowania, zusowania, to wszystko ma wpływ na nieruchomości. I jeżeli utrudniamy przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli utrudniamy deweloperom budowę nowych mieszkań, to tym bardziej ryzyko rośnie, a wraz z tym koszt budowy rośnie. A więc to tylko motywuje do tego, żeby te ceny podnosić. Oczywiście. Z drugiej strony mamy listę, która motywuje do tego, żeby te ceny, żeby te ceny skorygować, żeby spadły. Niektóre są prawdziwe, niektóre nie. Ja omawiałem to dwa tygodnie temu na webinarze. Mieliśmy chociażby taki powód, że, że właśnie wysokie stopy procentowe zmniejszony popyt. Mamy w tej chwili sytuację Taką, że jest niepewność, zbliża się kryzys, chociaż tego kryzysu jeszcze nie ma. To wszystko gdzieś tam buduje taką spiralę, gdzie my sami się nakręcamy. Ja bardzo, bardzo bym chciał, żebyście spojrzeli na wypowiedź noblisty, który nazywa się, moi drodzy, już mówię jak, bo to na Business Insider można sobie odczytać, laureat Nagrody Nobla. Ocenia szanse na kryzys w USA. Jest to Robert Schiller, i on uważa, że kryzys może w najbliższych trzech latach wybuchnąć w USA. Ocenia szansę na 50%. Trudno powiedzieć, jak to jest, czy to jest duże, czy to jest mało, czy to jest bardzo prawdopodobne, czy nie. Natomiast on też powiedział, że strach może doprowadzić do rzeczywistości. Po prostu. Hmm, Wybuch kryzysu może być samospełniającą się przepowiednią, gdzie rosnące obawy podsycają prawdopodobieństwo, czyli my sami się nakręcamy. Na przykład poszła bajka w internet, że mamy bańkę na rynku nieruchomości. Więc y, y, wszyscy mówią o rany, nie kupujemy, bo mamy bańkę na rynku nieruchomości. Ale jak cofniecie się do webinaru sprzed dwóch tygodni, tam pokazywałem wykresy, pokazywałem i uzasadniałem, że wartości wynagrodzeń przez ostatnie 10 lat w, w rosły proporcjonalnie do wzrostu cen. I mniej więcej wartości wynagrodzeń przez ostatnie 10-12 lat wzrosły 100%, wartości wynagrodzeń, czy np. Na najniższa krajowa, czy przeciętna, y, i wartości nieruchomości również wzrosły. O 100%, czyli ta siła nabywcza jest bardzo, bardzo podobna i no, tej bańki na rynku nieruchomości nie ma. I trudno by byłoby tutaj powiedzieć wymienić jakieś więcej niż te trzy czynniki po tej stronie, które tak one będą motywować do tego, że jakaś korekta będzie. Ale przyglądajmy się po tej drugiej stronie, czyli czynniki, które. Umacniają nam tę kwestię. Szósty, szósty czynnik, który, mo, który, może u, który, który może pomóc obronić ceny na rynku nieruchomości, to właśnie to, że inwestorzy zagraniczni chętnie inwestują u nas, widząc zwroty, które można osiągać. Tworzy nam się bardzo konkurencyjnie, czyli nie dość, że my kupujemy, um, Polacy, którzy chcą zabezpieczyć sobie środki pieniężne, fliperzy pod wynajem długoterminowy, krótkoterminowy, ci, którzy chcą zapewnić miejsca noclegowe dla cudzoziemców podkwatery pracownicze, gotowce inwestycyjne, najem krótkoterminowy. Czyli mamy całą masę ludzi, która chce kupować. Zwykli Polacy, którzy chcą kupować dla siebie, oni konkurują ze sobą. Rok temu to było tak, że na licytacjach komorniczych było 30 osób, które walczyły o, o nieruchomość. Teraz załóżmy odpadło 70%, no to, procent, no to mamy jedną trzecią, czyli co zostało? 9-10 osób, które rywalizują, ale... Z, z, no, ja już nie mówię o cudzoziemcach ze wschodu, który, którzy kupują tu dla siebie mieszkania, ale o cudzoziemcach z zachodu, którzy u siebie mają niskie stopy zwrotu, a u nas zauważają to, że są wysokie. Nawet przy dobrej optymalizacji. 9-10% w skali roku można z najmu osiągnąć, a oni mają kapitał, nie chcą, żeby inflacja zżerała ten kapitał, więc kupują nieruchomości, bo nieruchomości cenowo, jeżeli inflacja jest i wszystko rośnie, to i nieruchomości powinny wzrosnąć na wartości, a tym bardziej, że będą co miesiąc pobierać czynsze z tytułu najmu. Więc oni nam też ten rynek zacieśniają. Ja w ostatnich pięciu mieszkaniach, które sprzedałem, miałem dwóch cudzoziemców, więc jest to na pewno. Tutaj jest informacja, że 80% osób straciło zdolność w porównaniu do poprzedniego roku. Chciałbym to zaktualizować, bo wczoraj słyszałem taką informację, że jest to 71%, ale nawet gdy byłoby 80%, to trzeba zaznaczyć, że połowa z nich straciła połowę zdolności. A mamy także masę osób gotówkowych, którzy lokują kapitał jako alternatywa dla niepewnego forex, obligacji, lokat bankowych. A więc mamy sytuację taką, że to nie jest tak do końca, że w ogóle już nikt nie bierze kredytów. Są i dzisiaj są udzielane z bardzo niską marżą, bo jak mamy wysokie stopy procentowe, to banki z chęcią dają z niską marżą. Jak stopy spadną, to będzie możliwość skorygowania tej, tej informacji. Ale tak jak mówiłem, o 21:15 będziemy mieli gościa naszego Piotra Sakiewicza, który wypowie się coś więcej na ten temat, jak rynek wygląda, więc mam nadzieję, że, 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 że te informacje sobie jeszcze rozszerzymy. Ósmy punkt. Ostatnio trafiłem na wypowiedź specjalistów City Banku, jak i Banku Światowego, którzy zapowiadają wzrost PKB na ten rok w okolicach 3,9%, co potwierdza, że w tym roku raczej recesji nie będzie, bo recesja to mamy wtedy, kiedy PKB spada w dwóch kwartałach poniżej zera. Na razie takiej informacji nie ma. Co prawda wskaźnik optymizmu naszych inwestorów, czyli PMI jest poniżej 50, w okolicach 42. Jest to pesymizm, jest to pesymistyczne. Na pewno będzie duże spowolnienie, ale raczej bym się nie spodziewał na razie jeszcze takiego typowego kryzysu. Niektórzy mówią, że dojdzie do takiej recesji technicznej, ale czy to będzie miało przełożenie na spadek wartości cen nieruchomości? No niekoniecznie patrzy jesteśmy przy ósmym punkcie, który notabene broni nam wartość cen nieruchomości. Wielu ludzi nie wierzy obligacjom po wpadkach z Get czy Ambergold, wolą więc lokować kapitał w bezpieczniejsze miejsca, na przykład w nieruchomości i to jest coś, co motywuje wszystkich do tego, żeby ten kapitał tam lokować. Inflacja, to jest to, co przed chwilą mówiłem, powoduje wzrost wartości cen materiałów budowlanych, jak i wykończeniowych. Metr kwadratowy mieszkania drożeje, nie tanieje, drożej go wybudować, trudniej wybudować, więc nie ma tu przestrzeni na to, żeby ceny spadły. Ja przynajmniej wiem, jak to wygląda u nas. Na słonecznych tarasach inwestycji, która ma się dobrze, chwilowo jest wstrzymana, bo wymieniamy generalnego wykonawcę, ze względu na to, że poprzedni powołał się na właśnie wzrost kosztów i cen materiałów budowlanych i nie jest w stanie w zakontraktowanym kosztorysie nam dokończyć tą budowę. 85 mieszkań, 85 mieszkań w takim wyższym standardzie, słoneczne tarasy. Można sobie zobaczyć kilińskiego 12 PL. I bardzo mocno podniósł te koszty budowy. Znaleźliśmy nowego wykonawcę, który jest tańszy, tak żeby się projekt świetnie spinał finansowo, ale to pokazuje, że nie ma dzisiaj wykonawców, którzy by budowali taniej, którzy chcieliby budować taniej, którzy by mogli budować taniej, więc jest problem, bo materiały. To znaczy, tutaj dania się śmieje, czy materiały również nie tanieją. Są takie, które osiągnęły szczyt i potem, załóżmy, poszło 100% w górę, a potem o 40 w dół, albo poszło 100% w górę i o 60 w dół, ale już nie wrócą do tych cen, które były sprzed roku. Więc suma summarum, i tak mamy droższe materiały, i tak jest problem z dostępnością niektórych materiałów, więc to będzie nam podrażać koszt budowy metra kwadratowego nowej nieruchomości. Profesor Gomułka, wypowiadając się na temat problemów kredytobiorców, zauważa, że większość z nich mimo trudności poradzi sobie przed najbliższy rok ze spłatą kredytów. Widziałem jego artykuł we wprost. Można sobie to też wygooglać. On oczywiście bardzo pesymistycznie to podchodził, że wielu będzie miało problem, ale nie będzie masowych wystąpień o to, żeby, żeby likwidować gdzieś tam te problemy z kredytami. No a rząd wystąpił tutaj naprzeciw no i zarządził możliwość uzyskania wakacji kredytowych. I to jest niesamowita rzecz, bo przy kredycie za 300 tysięcy, jeżeli raty mamy w okolicach 2,5 tysiąca, a możemy nie zapłacić 8 rat, to oszczędzamy w przepływach pieniężnych 20 tysięcy. A to 20 tysięcy nadpłacone na kredyt. Sprawia, że kredyt na 30 lat wzięty skraca nam się o 6 lat, co dosyć mocno motywuje w tej chwili też wszystkich kredytobiorców, żeby brać te raty. No, ale jak dzisiaj mamy możliwość jakby przełożenia tych 8 rat na sam koniec kredytu, to w przepływach pieniężnych to całkiem pozytywnie wygląda. I wtedy mamy 16 miesięcy. Z taką ratą, która była przed podwyżkami stóp procentowych, A więc ja mam nadzieję, przynajmniej, że wielu, wielu przetrwa i nie będzie z tego tytułu problemów, chociaż niektóre statystyki mówią, że najemcy wynajmujący niektórzy, którzy kupili nieruchomości w kredycie, dzisiaj ten biznes może się im nie spinać i, i będą mieli problem, być może będą wystawiać na sprzedaż. Ale z trzeciej strony mamy inwestorów, którzy. Idą za radą Morena Bufeta, czyli kupuj, kiedy leje się krew, a ponieważ mamy zapowiedź, że zbliża się kryzys i wszyscy trąpią, że będzie kryzys, no to oni nie kupują na razie, czekają na spadki nieruchomości. A więc jak się coś pojawi i okazuje się, że Kowalski nie wytrzymuje presji, musi obniżyć cenę, to nawet nie widać tego w internecie, ponieważ bach, ta nieruchomość bardzo szybko, bardzo szybko e, ucieka. Daniel, mamy tutaj gościa Daniela, który bardzo często nam się wypowiada, on na YouTubie się wypowiada, że co do spadku cen nieruchomości to jestem pewny, że polecam, bo wszystko na to jasno wskazuje. Oczywiście mogę się mylić, ale nie widzę tego inaczej. No tak, to jest bardzo dobra wypowiedź, to jest taka wypowiedź mniej więcej jak tego naszego noblisty, który zapowiada, że w ciągu trzech lat będzie kryzys w Stanach Zjednoczonych z prawdopodobieństwem 50%. Będzie albo nie będzie. Ja też nie zarzekam się, że nie. Ja na razie pokazuję fakty, pokazuję czynniki, które mają wpływ na obronę ceny. Jesteśmy przy 11 czynniku. Jeżeli dołączyłeś się teraz, można sobie później będzie przesłuchać, bo na YouTubie będzie ten webinar dostępny. Ale przed chwilą próbowałem wymienić te czynniki, które. Które mówią, że dojdzie do. Bo tak, sama inflacja, no to ona umacnia cenę nieruchomości i zwiększa. Inflacja może doprowadzić do kryzysu, chociaż na razie się bronimy. No, mamy tu wzrost stóp procentowych, podniesione stopy procentowe obniżyły nam popyt, ale wcale nie musieli doprowadzić do korekty cenowej, tym bardziej, że nie ma miejsca tutaj na tą korektę. Więc no, ja bardzo bym chciał, żebyśmy spojrzeli na to, co jeszcze może nam popsuć tutaj ceny na rynku nieruchomości, tym bardziej, że mamy deficyt na rynku nieruchomości i wszystkie te czynniki, które do tej pory. Mówiłem, ale fajnie, bo z Danielem zawsze merytorycznie się rozmawia. Przecież to nie jest tak, że ja wyszedłem i bag To znaczy, ja chciałbym trochę przestrzec was, bo jak wchodzę na YouTube. No to widzę takie tematy filmów: katastrofa, ceny nieruchomości polecą, będzie już, już po prostu, będzie dobani. I tym samym sobie napędzają oczywiście oglądających internautów, no bo internauta widzi taki tytuł, od razu klika, ogląda. No, tak, taka jest rzeczywistość, i tak w, ty, w tym kierunku idziemy. Ale wielu wypowiadało się już trzy lata na ten temat wstecz, że ojej, ceny nieruchomości spadną. Gdybyśmy my trzy lata temu ich słuchali, to byśmy nie zarobili tych pieniędzy, które zarobiliśmy do teraz, a niektórzy potrafili 400 tysięcy w rok wyciągnąć na obrocie nieruchomościami, więc tak to właśnie. Jest. Patrzymy na 12 punkt. Banki wprowadziły wakacje kredytowe dla tych, co mogą sobie nie poradzić. To już wspomniałem. 13 punkt. Odsetek osób mających problem ze sprzedażą mieszkań obniżając cenę trafi na agentów, którzy od ręki zrekomendują nabywców, czyli to, co przed chwilą mówiłem, zgodnie z definicją Warrena Buffetta. Wielu już jest przygotowanych, żeby przejmować to, co za chwilę się pojawi i że niby będzie skorygowaną ceną, ale tak naprawdę nie utrzyma się na rynku, bo od razu rynek to sprzątnie i wystawi na powyższych cenach, bo przecież tak to działa. Tu rekomendujemy nasz program do wyszukiwania perełek pod adresem podkluczyk.pl Możesz zobaczyć, jak on działa. Zarejestrować się na okres darmowy. A jakbyście chcieli mieć jakiś kod rabatowy, można udostępnić ten webinar na social media. Kliknąć link, przesłać go nam na infomaupawif.pl i otrzymacie dobry rabat na to, żeby sobie ten program testować przywyższąc ze wschodu, szczególnie Ukraińcom, trzeba zapewnić dodatkowe miejsca, czy miejsca noclegowe, co sprawia, że trudno nabyć nieruchomość w dobrej cenie dzisiaj, tworzy dodatkowy czynnik konkurencyjny. Piętnasty punkt, wzrost zamożności Polaków sprawia, że chętniej chcemy zmieniać mieszkania, przeprowadzać się do lepszych miejsc, ładniejszych mieszkań, czyli uciekamy, zostawiamy starą płytę, osikane kamienice, niewyremontowane kamienice, złe miejsca, owiane złą sławą, no, i a teraz co ciekawego, słyszałem, że tworzy się znowu trochę miejsc takich niebezpiecznych. Ostatnio słyszałem znajomego w Lublinie pobili w nocy. Jest mniej bezpiecznie niż było. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, czy w waszych miejscowościach jest bezpiecznie. A jeżeli nie jest bezpiecznie, to wskażcie, gdzie jest niebezpiecznie. Zobaczymy, czy tak będzie. No, właśnie, do tego dochodzi nam droższy kredyt dla deweloperów. Jeśli starają się o kredyt deweloperski, to dzisiaj, przy wysokich stopach procentowych, jest on droższy, co podraża nam też budowę. Wiesiek mówi: Nie stanieją. Ceny się ustabilizują, a po kryzysie wzrosty. No, właśnie, to jest ciekawe, że dzisiaj, jak wiele osób czeka, bo nie chce kupić, nie może kupić, tak, stopy procentowe. W następnym roku spadną, a spadną, bo będziemy się zbliżać do wyborów, więc rząd będzie chciał obniżać te stopy, trochę załagodzić ten problem, który stworzyli, no ale to długa historia. To wtedy na rynek uderzy cała masa ludzi potrzebująca mieszkań i ta, która będzie chciała kupić w kredycie, oni wtedy już kupią być może na stałej stopie procentowej nauczeni doświadczeniem, ale będą walczyć o nieruchomości, bo zdolność im wróci do normy i wtedy okaże się. Że ceny nieruchomości mocno skoczą, bo będzie bardzo duża um, konkurencja. Marcin Kurek, Katowice, Zawodzie, co drugi to łysy z łańcuchem. A ja dzisiaj byłem w Bydgoszczy i powiem Wam, że um, sporo takich osób widziałem z piwem gdzieś tam w bramach, żebrzących, śpiących pod śpiworem. No to są takie osoby, ale są miasta, gdzie bardziej to widać. Rzym, na przykład, jak się wyjdzie na dworcu głównym kolejowym, to po prostu masa ludzi tam w śpiworach. No a w Polsce, Marcin tu mówi, Katowice. Ok, zobaczmy sobie. 16. Czynnik. Od 1 stycznia 2023 planowana jest zmiana wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRT, co może obniżyć koszty raty. Do niedawna miano zastosować. Miano? No, miano, no dobra. Miano zastosować, przewidywano zastosować, przewidywano zmianę tego wskaźnika na Polonie, no ale idziemy we wskaźnik WIRT, co może obniżyć koszty raty, no i to trochę ułatwi nam sytuację, no, chociaż to jest taka zagrywka trochę sztuczna, no ale trochę więcej pieniędzy nam zostanie. Eksperci wybrali WIRT jako preferowany wskaźnik referencyjny stopy procentowej który ma zastąpić wskaźnik WIBOR. Reforma mająca na celu m.in. usunięcie stawek WIBOR z umów kredytowych jest kluczowa dla dwóch milionów kredytobiorców w Polsce. Cel polityczny to obniżenie oprocentowania hipoteka w konsekwencji wysokości rat płaconych przez klientów. Okazuje się jednak, że korzyści mogą być tylko chwilowe, a w dodatku stosunkowo niewielkie. Klienci powinni raczej tonować swoje oczekiwania wobec następcy stawki WIBOR. No to jest ciekawe, że podnoszone są stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją, czyli studzimy rynek, odbieramy możliwość wydawania pieniędzy, no bo przecież to tak działa, że jak jest dużo transakcji, to ci, co sprzedają nieruchomości, otrzymują gotówę, no i tą gotówę albo przeznaczają dalej nieruchomości, którą kupują od kolejnych sprzedających, ale w końcu jest tak, że ktoś wydaje te pieniądze, wydaje na coś innego, albo wydają na nieruchomości w deweloperce, albo budują dom, ale to wszystko napędza gospodarkę. A tutaj mamy studzenie, no i z drugiej strony jednak przy wysokich stopach procentowych, nie wiem, co jednocześnie chcą obniżyć, obstudzić, ale też dać możliwości. Ja to jest takie mydlenie oczu tym, którzy nie rozumieją tego, no ale miejmy nadzieję, że to też będzie nam zwiększać konkurencję na rynku, a przez to ceny będą rosły. UBS w październikowym raporcie pokazał, że wiele państw na świecie ma problem z wysokimi cenami nieruchomości, a nawet w tych państwach mamy do czynienia z bańką. Natomiast UBS określił Polskę jako kraj, który ma dobrze wycenione nieruchomości, czyli to, co mówiłem ciut wcześniej. Skierniewice, 50 tysięcy mieszkańców nadal oszczędzają, uciekają z gotówką i do 45 metrów kwadratowych dobrze się sprzedają. Adam, dzięki serdecznie za. za... Informacja, a tu jest właśnie ten wykres UBS i to zielona strzałka wskazuje na Warszawę, gdzie jest współczynnik, który pokazuje, że ceny nieruchomości w Polsce są odpowiednio wycenione. Osiemnasty punkt, o ile się nie mylę, ostatni. Zaraz zobaczymy. W ostatnich dziesięciu latach ceny nieruchomości wzrosły dwukrotnie, ale płace przeciętne również dwukrotnie zwiększyły swoją wartość i to nam umacnia. Możliwości zakupowe Polaków, więc to nie jest tak jak na świecie. Na świecie się trąbi, że jest masa miejsc, gdzie ta bańka jest, i tak przyjęliśmy, że w Polsce też jest, chociaż jej nie ma. I my tak wieścimy, że ten kryzys i korekta na rynku będzie, a wcale może tego nie być. Więc taka sytuacja. Czy macie jakieś pytania do tego? Jeżeli macie, piszcie. Bardzo się cieszę. Informacja, że w Brukseli też bardzo dużo bezdomnych. Jeżeli macie jakieś informacje, to dawajcie znać. Mamy 21.05. No teraz będę potrzebował 15 minut na ocenę obecnej sytuacji, ale będę analizował wyniki przeprowadzonych badań z ankiety. A potem wpada do nas w gości Piotr Sakiewicz, ekspert kredytowy, który powie dwa słowa, jak dzisiaj banki podchodzą do tematów, czy w ogóle jeszcze się opłaca flipować w kredycie. A ja przypominam, że 23 października w Warszawie w Hiltonie na Skalnicowej tysiąc osób w jednym miejscu, masa wiedzy i kontaktów i pewnie kto zostanie do końca dostanie kod rabatowy, bo za tydzień cena już będzie wynosić 747 zł. Bardzo prestiżowe miejsce, super konferencja. Myślę, że pamiętacie, wiecie, ale o tym do tego jeszcze przejdę. A teraz lecimy sobie z naszą ankietą, którą przeprowadziliśmy wśród 500 inwestorów. No, nasza społeczność to jest super sprawa, internauci też wszystkim dziękuję za to. Uczestnicy ankiety według województwa, oczywiście mazowieckie nam tutaj przyduje. 18% osób z Mazowieckiego wypełniło tą ankietę. Następnie ma opolskie, Łódzkie, Lubelskie, Kujawsko. No, mamy tutaj wszystkie te, najmniej osób było z Opolskiego, no ale dobra, zobaczymy. Uczestnicy ankiety według województw mazowieckie, 91 osób aż odpowiedziało, co się dzieje na Mazowszu. Opolskie najmniej 8%. No, ale to też już jest jakiś, jakiś, jakiś obraz tego, tak? No, przeciętną mamy gdzieś tam w okolicach 45, czyli jeżeli 45 inwestorów odpowiada, nawet ja bym powiedział 20 odpowiada, to już mamy jaką, jakiś obraz, co się dzieje w danym województwie, i za chwileczkę sobie spojrzymy. I mamy takie pytanie: Czy mamy kryzys na rynku nieruchomości? I niebieskie to jest tak, że mamy kryzys. I jak widać, w Lublinie ten kryzys jest dostrzegany i na Podlasiu. I tutaj na Podlasiu aż 50% ankietowanych odpowiedziało, że mamy kryzys. W Lubelskim 63%, że mamy kryzys. To są dwa województwa, które na ten temat mówią. Potem mamy małopolskie 44%. I to są ci właśnie, no nie wiem jak ich nazwać, realiści, pesymiści, no nieważne. To są ci, którzy widzą, że, że zbliżamy się do kryzysu, albo już ten kryzys zauważają. Być może są przestraszeni, trudno powiedzieć. Natomiast nie to tylko zastój mamy na czerwono, i co ciekawe, to no pozostała liczba województw: to mamy wyniki od 61% w Warnisko-Mazurskim do 100% w Opolskim. Ale w Opolsku im tam 8 tylko ankietowanych odpowiedziało, tak? ale okej, okay, że nie to tylko zastój. I że nie, nic się nie zmieniło, no to mamy tutaj tam pozostałe. Gdyby ci, którzy nic się nie zmieniło, plus ci, którzy e, e, widzą, że to tylko zastój, no to dosyć optymistyczna nam tutaj statystyka wychodzi, bo ponad 75% bardzo pozytywnie ocenia tą dzisiejszą sytuację. I mamy podsumowanie, czy mamy kryzys na rynku polski, e, na rynku nieruchomości? Tak, 30%, nic się nie zmieniło, albo że tylko zastój 70%. 70%. Bardzo pozytywnie. Czyli media nam tylko wciskają kit. Wciskają kit, bo nas straszą. Jak nas straszą, oglądamy media. Oglądamy media, sprzedają im się reklamy. Jest duża oglądalność. A mogą przykuć naszą uwagę tylko takimi katastroficznymi tematami. Oczywiście my wiemy, że jest ciężko, że ceny idą w górę, że wszystko podrożało, a niektórym też już pensje podrożały albo no, jeżeli coś drożeje, to i w przedsiębiorstwach jakby ta zyskowność idzie wraz z nimi, chociaż oczywiście nie we wszystkich przypadkach, więc trzymamy się i, i może nie jest tak pesymistycznie jak, jak myśleliśmy. Na razie jesteśmy przy pierwszym pytaniu. Ceny nieruchomości w Twoim województwie od początku 2022 roku do teraz, to jest drugie pytanie, utrzymują się, czy wzrastają, czy spadają? No, i jak widać, to wszystkim wzrastają. Dosyć dużo osób. W Łódzkim 30% odpowiedziało, że wzrastają. Te na czerwono to utrzymują się. No i mamy tutaj całą masę osób, które twierdzą, że ceny utrzymują się. A ceny, od odpowiedzi osób, które mówią, że utrzymują się, plus ci, którzy, że wzrastają. No to znowu mamy ponad 75% osób, które twierdzą, że ceny albo się utrzymują, albo wzrastają, co jest dosyć optymistyczne. Oczywiście tutaj, myślę, że może tak, myślałem, że może się da to powiększyć, ale się nie da powiększyć, ale myślę, że jest to czytelne i widzicie na swoich monitorach. Czyli czy ceny nieruchomości w Twoim wództwie od początku roku do teraz, czy wzrastają, czy utrzymują się, czy spadają? Więcej osób odpowiada, że wzrastają, 21%, mniej, że utrzymują, że spadają, 17%, ale. Większość, 62%, czyli łącznie z tymi, co wzrastają, dosyć optymistycznie patrzy, patrzy na to. Ja też tak uważam, że jest spowolnienie. Ceny się utrzymują, chociaż na 10 nieruchomościach ostatnio podwyżyliśmy cenę sprzedaży o 300 zł na metr kwadratowym w Łodzi, aż do 9700 na rynku pierwotnym. Zobaczymy za 2-3 tygodnie, jaki będzie tego efekt. Trzecie pytanie. Jak przewidujesz najbliższy czas? Co się stanie w ciągu najbliższych 6 miesięcy z cenami nieruchomości? Na czerwono, że ceny się utrzymają. Na żółto, że spadną, na niebiesko, że wzrosną. No i tutaj mamy najmniej osób, które odpowiadają, że wzrosną. Najwięcej osób odpowiada, że się utrzymają. I tutaj przeduje śląskie, śląskie ponad 51%, że spadną. A taki najwyższy wynik to jest 27% się Świętokrzyskim, wszystkim, że, że wzrosną. No ale zobaczmy sobie. Kolejny slajd. Tutaj mamy. Optymizm 56%, że utrzymają się 14%, że wzrosną, 30%, że spadną, czyli, ponad, czyli 70%, że, że, że jest szansa na tą chwilę, że, że te ceny nie zostaną skorygowane. Patrzymy sobie dalej. Luke skomentował na YouTubie, że wystarczy obserwować oto dom. I widać, że ceny od dwóch lat poszły 100% w górę. No ja się nie zgodzę. No nie w, w ciągu dwóch lat, bo to do 2017 roku ceny poszły o 100% w górę, czyli w ciągu ostatnich pięciu lat. Nie ma takiej sytuacji, że w ciągu dwóch lat poszły w górę. To by oznaczało, że jak Włodzi kupujemy dzisiaj po 6 tysięcy, to że dwa lata temu były po 3. No nie było takiej sytuacji na początku pandemii. Po 3, to my kupowaliśmy w 2016. Po 2700 w 2015 i tak jest mniej więcej. Ok. Czas potrzebny obecnie na sprzedaż mieszkania. Pomarańczowo powyżej 6 miesięcy. Zielono 4 do 6 miesięcy. Żółto 2-3 miesiące. Czerwono miesiąc do dwóch i na niebiesko do trzech tygodni. Tutaj w opolskim dosyć optymistycznie jest. Tak. Natomiast miesiąc na czerwono, tak. Podkarpackie, miesiąc, podlaskie, miesiąc. Na żółto, 2-3 miesiące, Zachodniopomorskie. opolskie, dolnośląskie. Na zielono, 4-6 miesięcy, kujawsko-pomorskie, małopolskie i warmińsko-mazurskie. No tak to wygląda. Ale powyżej 6 miesięcy, na razie sporadyczne te odpowiedzi są. No jeszcze ten okres nie nastąpił, ale to się okaże, zobaczymy. Tomasz, płock mieszkania od dewelopera, ceny spadło około 10%. Oczywiście, że spadło 10%, bo ja to tłumaczyłem. Jeżeli deweloper miał marżę narzuconą mega wysoką, 30%, to obniżył swoją marżę o 10%. I wróciliśmy do ceny z wakacji tamtego roku, albo sprzed wakacji, gdzie te ceny, no, w długim okresie czasu rynek to oceni, że one po prostu, okej, okay, wahały się, ale nie ma jakiegoś tam drastycznego spadku. I mamy jeszcze jeden wykres podsumowujący. Do 3 tygodni 3%, 2-3 miesiące 13%, 4-6%, 38%. Tak to mniej więcej wygląda. Klienci, którym obecnie sprzedajesz mieszkania, to w większości przypadków gotówkowi na niebiesko, kredytowi na czerwono, na żółto, tacy i tacy porówno. No i jak widać w pomorskim tak się dzieje, że porówno 36%. 32% kujawsko-pomorskie. No i jak widać tutaj, że większość to są gotówkowi. I tutaj ten y, nam dosyć mocno ten obraz pokazuje, że jeżeli zostało 10 klientów, to tylko dwóch będzie kredytowych, a ośmiu gotówkowych. Tak to mniej więcej wygląda. Znajdowanie perełek, okazji inwestycyjne. Czy jest problem ze znalezieniem, czy nie? Na czerwono, że są trudności, na niebiesko, że nie. Czyli w Podlaskim tu dosyć optymistycznie podchodzą, w Opolskim, kujawsko-pomorskim. To są te województwa, które przodują, że tam można te nieruchomości dosyć dobrze znaleźć, a najtrudniej znaleźć Pomorskim, śląskim, pomorskim, podkarpackim, małopolskim, lubelskim i dolnośląskim. Nie mam problemów ze znalezieniem okazji inwestycyjnych. Trudno znaleźć okazję inwestycyjną na czerwono. 62% ma osób tą trudność. I tak dzisiaj wyglądają, moi drodzy, te statystyki. Za chwilę przejdziemy sobie do rozmowy z naszym specjalistą od kredytów Piotrem Sakiewiczem, który reprezentuje Power Finance, ale ja jeszcze pozwolę sobie zareklamować nasz maraton, konferencję, która zazwyczaj skupia 800 do 1000 osób zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości. Na scenie mamy prelegentów wysokiej klasy, którzy opowiadają o tym i w rozmowach, i w debatach, i w indywidualnych przemówieniach, co się dzieje, co się będzie działo, jak najlepiej kupować, jak najlepiej sprzedawać. Wiedza super. Wiele osób zapowiedziało nam obecność, specjalistów, nawet którzy nie będą występować na scenie, ale przyjeżdżają, żeby z nami być. Będzie można się z nimi spotkać, porozmawiać. I zachęcamy, bo bilety dzisiaj w okolicach 550 zł w hotelu Hilton w Warszawie z wyżwieniem przerwami kawowymi od rana do wieczora. Więc ponieważ w kolejnym tygodniu rośnie nam cena do 747 zł, polecam serdecznie, żeby skorzystać. Dzień wcześniej mamy networking na 300 osób 29 maja. Zabrakło nam biletów, cała sala była wypełniona. Maratonwizn.pl wchodzimy i mamy yy, i mamy stronę internetową. 15 września cena wzrasta o 200 zł. Moi drodzy, Warto, warto być. Jeżeli by ktoś chciał rabat, udostępniamy na social media ten webinar i naprawdę załatwię dobry, duży rabat, tylko trzeba podesłać linka do zweryfikowania na infomałpawiv.pl. Info I mamy koniec tych treści, a na tą chwilę dołączam naszego specjalistę od kredytów Piotra Sakiewicza. Piotr, włącz mikrofon. Witam cię serdecznie. Co słychać na rynku kredytowym? Cześć Wojtku, dzień dobry. Przede wszystkim pytanie, czy mnie dobrze słychać? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no to doskonale, to doskonale, to możemy w takim razie ruszać. Cześć wszystkim, przywitam się. Co słychać na rynku kredytowym, tak? Więc tak ogólnie, zaczynając chyba od takich największych nowości, no to mamy wzrost stopy procentowej, informacja z wczoraj, wzrost o 0,25%, czyli punktów procentowych, zatem mamy obecnie poziom 6,75, co oczywiście implikuje to, że WIBOR, który obecnie w zależności czy 3M, czy 6M wynosi tam odpowiednio 7,16, 7,36, też za chwilę będzie wzrastał. To, co Wojtku mówiłeś, też druga taka świeża informacja, jak już jesteśmy przy elemencie, który determinuje poziom oprocentowania, no to mamy zmianę zostawki WIBOR na WIRT. I to jest pewnie perspektywa najbliższych miesięcy, może roku. Natomiast myślę, że to wyznaczy nowe standardy na rynku kredytowym. Gdzieś tam czytałem taką zapowiedź, że nawet niewykluczone, że ustawodawca będzie dążył do tego, żeby ten wskaźnik był wprowadzony od 1 stycznia przyszłego roku. Nie wiem, na ile jest techniczna szansa, troszkę w to wątpię, no ale może, może będą w stanie na tyle siebie i, i inne instytucje zmobilizować. Trochę o tym Wierdzie może warto by było powiedzieć. Wskaźnik oparty na, na, jakby na transakcjach, tak? czyli jest to wskaźnik transakcyjny, nie tak jak WIBOR, który uwzględnia także prognozy gospodarcze i, i wysokość stóp. Jest to ten wskaźnik Overnight, czyli on de facto no, codziennie jest na bieżąco aktualizowany, choć a żeby banki mogły, mogły go zastosować, to podejrzewam, że też będą chciały jakąś tam średnią tego wskaźnika wstecz, wstecz wyznaczyć. No ale to pokaże praktyka. No jest to, wydaje mi się, taka fundamentalna zmiana na rynku kredytowym, więc pewnie najbliższe miesiące pokażą, jaki to dokładnie będzie miało kształt, i na pewno też te informacje będą do nas sukcesywnie docierać. Co w ogóle myślę? No bo to, to jakby takie newsy, pewnie każdy, kto, kto śledzi e portale, e czy to te branżowe, czy mniej branżowe, no to o tym słyszał. Natomiast w kontekście tego, co obecnie na rynku kredytowym, to ja myślę, że to jest przede wszystkim czas e pracy z kredytem, i to mam na myśli e tą grupę odbiorców, która te kredyty hipoteczne posiada. No i tu oczywiście mamy to rozwiązanie w postaci wakacji kredytowych. I do tego jakby zachęcam w dalszym ciągu, żeby korzystać, czyli żeby sobie zawiesić i prolongować zarazem spłatę maksymalnie ośmiu rat, czyli cztery w tym bieżącym roku i cztery w kolejnym. W tym roku mamy dwie, na, dwie raty na, drugi, na trzeci kwartał i dwie na czwarty kwartał, i w przyszłym roku możemy po jednej racie na kwartał zawiesić. Zachęcam również, jeśli ktoś ma możliwość, oczywiście, bo tu są jakby dwa warianty, co z, tym, z, tą, z tymi środkami, które były potencjalnie przeznaczone na ratę zrobić, albo oczywiście można je akumulować i powiększać swoją poduszkę finansową, albo można nadpłacać kredyt. Jeśli mamy taką możliwość, jakby przeanalizowaliśmy swoją sytuację gospodarstwa, no to zachęcam do tych nadkład, no bo ta nadpłata powoduje, że schodzimy. Jeśli cały ten kapitał przeznaczymy na spłatę, no to nadpłacamy kapitał, czyli jeśli załóżmy, rata wynosiła 2,5 tysiąca, z czego 2000 tysiące to było setki a 500 zł to był kapitał, to jeśli to 2,5 tysiąca tej raty kapitałowo odsetkowej nie zapłacimy, no to możemy dokonać nadpłaty i nadpłacamy tylko i wyłącznie kapitał, czyli de facto zmniejszamy saldo zadłużenia naszego kredytu. Więc do tego zachęcam, o ile oczywiście są możliwości? Jeśli nie, no to warto, warto te środki akumulować. Jeśli ktoś ma troszkę trudniejszą sytuację finansową i warto tą poduszkę finansową też swoją powiększać. Wspomniałem, że czas pracy z kredytem to jest jakby jedna z opcji, natomiast jeśli ktoś posiada więcej jak jeden kredyt hipoteczny, a wiemy, że nawet wśród uczestników warsztatów czy wśród naszych klientów jest sporo takich osób, to myślę, że warto rozważyć w kontekście drugiego i kolejnych zobowiązań. Pracę z kredytą polegającą na refinansowaniu tego kredytu, bo już dziś bań, banki proponują kredyty z oprocentowaniem stałym, które są na przykład o dwa punkty procentowe niższe niż, niż, niż prawdopodobnie klienci mają, jeśli pozostali przy oprocentowaniu zmiennym. Czyli jeśli ktoś spłaca kredyt oprocentowany oprocentowaniem zmiennym i zakładając, że miał na przykład marżę na poziomie 2%, i bank. W którym ma kredyt, korzysta z Liboru 6, no to prawdopodobnie jego oprocentowanie za chwilę będzie gdzieś w okolicach 9,5 albo i więcej. A pojawiają się oferty z oprocentowaniem stałym, gdzie możemy uzyskać, no nawet temat sprzed dwóch tygodni, jeden z banków rzucił ofertę z oprocentowaniem 7,19, stopa stała, prowizja zero za uruchomienie kredytu, więc to refinansowanie też może być mocno. Bezkosztowe, bo jedyny koszt dla nas to jest koszt wykreślenia hipoteki, to jest 100 zł, wpisu nowej 200 i ewentualnie koszt wyceny, tam to jest około 400 zł. Więc y, operacja, która de facto po dwóch miesiącach prawdopodobnie y, powoduje, że wychodzimy na plus, no bo spadamy na przykład z 9,5 na 7,5, tak? jeśli chodzi o oprocentowanie. Czyli od każdych powiedzmy 100 tysięcy pożyczonych, pożyczonych w banku, to te dwa punkty procentowe mniej to jest oszczędność na poziomie 2000 w skali roku. Jak ktoś ma kredyt na poziomie pół miliona, no to łatwy rachunek, że to będzie w skali roku oszczędność na poziomie 10 tysięcy. Tak? Więc do tego bym zachęcał. Natomiast w kontekście inwestorów, czyli osób, które inwestują w nieruchomości, no, bo to myślę, że też jakby ten webinar w dużej mierze jest gdzieś tam adresowany do tej grupy. To myślę, że tak. Na dzień dzisiejszy chyba bym się jednak wstrzymał z zakupem stricte na wynajem, czyli takim lewarowaniem, że kupuję na wynajem, płacę pewną wysokość raty i to mieszkanie potem wynajmuję. Oczywiście czynsze najmu poszły do góry i to jest mniej więcej poziom 30, 40, nawet 50%. Kwestia miasta. Natomiast w i tu bym był ostrożny i zachęcałbym naprawdę yy, takie rozważne przemyślenie, czy to jest ten moment. Natomiast w kontekście flippingu, w dalszym ciągu ten kredyt nas nie kosztuje dużo. Nie kosztuje nas, du nas dużo, bo my cały czas mówimy o krótkim interwale czasu, w którym korzystamy z tego kredytu. Czyli my go zaciągamy teoretycznie na 30 lat, żeby mieć jak największą zdolność kredytową. Natomiast yy, nasza intencja jest taka, żeby go spłacić po tych. Powiedzmy czterech, trzech, czterech, może pięciu miesiącach. Kojarzę Wojtek, że chyba ostatnio rozmawiałeś z Polonią i, i, i się do, takie, do takiego konsensusu, że teraz cztery miesiące, to jest taki okres potrzebny na, na sprzedaż, prawda? No tak, Dobrze i, kojarzę. To, czy gdzieś w tych statystykach naszych taki właśnie slajd był, ja tam mogę gdzieś do niego wrócić, za chwilę go odszukać, ale to nie ten... Czas sprzedaży oto będzie tu. No. Czyli 4 do 6 miesięcy, 38%, czyli więcej osób mówi, że w takim przedziale ta nieruchomość się im sprzedaje 2-3 miesiące 28%. No ale na razie jest to dosyć optymistycznie. Nie? To nawet gdybyśmy sobie wzięli średnią z tego przedziału, który był wskazany przy, przez największą grupę respondentów, czyli powiedzmy e, między 4 a 6 miesięcy, i, i weźmy sobie jeszcze średnią z tego, czyli 5 miesięcy, no to taki prosty rachunek, jeśli pożyczymy 300 tysięcy w banku i ten kredyt spłacimy po tych 5 miesiącach, w rozumieniu tego, że e, sprzedajemy mieszkanie po tych 5 miesiącach i nasz nabywca spłaca kredyt, no to ten kredyt nas kosztuje 10 tysięcy. Jeśli na flipie jesteśmy w stanie wygenerować 30, 35, 40, 45, może 50 tysięcy, no to w dalszym ciągu to finansowanie ono oczywiście w, jakiś, w jakimś tam stopniu będzie kanibalizowało zysk z tego flipa, no ale w dalszym ciągu jesteśmy w stanie e, zarabiać na tej różnicy, tak? Czyli za, załóżmy, zarabiamy 40, kredyt kosztuje nas na dychę, no to mamy 30 tysięcy zarobków. Więc w kontekście flipowania nie obawiałbym się. Tak samo y, kredyty firmowe, które też rekomendujemy, polecamy osobom, które inwestują w nieruchomości. Y, znów, jakby w kontekście flippingu, i tu mam na myśli kredyt w rachunku bieżącym, czyli tak zwany limit, y, oprocentowanie y, oczywiście wyższe niż przy kredycie hipotecznym. Y, płacimy, ponosimy koszt odsetek od uruchomionego, od wykorzystanego kapitału, więc w momencie, kiedy go nie wykorzystujemy, te środki, nie są oprocentowane czyli nas nie kosztują, one sobie czekają na jakąś inwestycję, która się pojawi ten koszt będzie oczywiście troszkę wyższy bo pewnie wyniesie dla tych 4-5 miesięcy będzie to poziom 12-13 tysięcy no natomiast w dalszym ciągu wydaje mi się biorąc pod uwagę te wartości, o których przed chwilą wspomniałem że w dalszym ciągu jest to jest to produkt, narzędzie, który można wykorzystywać do tego, żeby ten kapitał pozyskiwać Um, więc myślę, że tak czas pracy z kredytem w postaci wakacji jeśli to jest pierwszy kredyt czas pra pracy z drugim, trzecim i kolejnym kredytem jeśli mamy ich więcej w kontekście refinansowania czyli przeniesienia kredytu z banku A do banku B w sposób praktycznie bezkosztowy po to ażeby jakby celem naszym jest to żeby sobie zmniejszyć poziom oprocentowania płacić niższe Niższe odsetki. Oczywiście, jak ktoś korzysta dzisiaj w kontekście tego pierwszego kredytu z wakacji, no to, to raczej bym został przy wakacjach. Natomiast no dobrze. Pewnie skoń... Piotr, a powiedz mi, bo to jest zasadnicze pytanie, czyli czy dalej opłaca się flipować biorąc kredyt hipoteczny? No to tak jak powiedziałem przed chwilą, jeśli ten koszt kredytu hipotecznego wyniesie dla tych pięciu miesięcy. 10 tysięcy złotych, a zarabiamy 40, no to wydaje mi się, że, że jest jakby jeszcze dalej pole do zarobku. Przy jakim zarobić warto by było. kredycie Jakiej wielkości? 300 tysięcy, tak jak mówiłem wcześniej, 30 000. 300 tysięcy złotych, tak. 5 miesięcy trwania tego kredytu, bo tyle czasu potrzebujemy na remont i sprzedaż. Tak, jakby odnoszę się do tych analiz, które przed chwilą przedstawiałeś Wojtek. Więc. Jeśli zarabiamy na przykład 35, za kiedy zapłacimy 10, no to mamy 25 tysięcy zarobku. Oczywiście kwestia, jaka nieruchomość, w jakim mieście, jaki poziom zarobków satysfakcjonuje danego flipera, no to jakby wiele czynników i wielotorowa analiza. No skupiłbym się też oczywiście, to jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że skupiłbym się oczywiście tak też na nieruchomościach, które no, w jakiś sposób pewnie są bardziej płynne, czyli nieruchomości troszkę bym może odszedł od tej takiej modelowej nieruchomości a konto nieruchomości dwupokojowych gdzie klienci gdzie my jako inwestorzy możemy to sfinansować kredytem a na przykład sprzedajemy klientowi gotówkowemu i myślę o poziomie ceny na przykład dla Krakowa 500-600 tysięcy takie mieszkanie dwupokojowe i na pewno też bym się skupił na rynku jeśli ktoś rzeczywiście chce w ten rynek wejść na rynku premium, bo no, pochwalę się, bo przecież też prowadzę agencję w kilku miastach Polski, agencję nieruchomości, akurat w Krakowie ostatnio taki sukces, sprzedaliśmy mieszkanie na, na jednej z najbardziej lubianych przez Krakowian inwestycji, Wiślane Tarasy, mieszkanie za ponad 3,5 miliona, klienci gotówkowi, więc takie mieszkania też się sprzedają, Pewnie bym nie celował w takie mieszkanie, bo to 155 metrów, tylko raczej mniejsze, takie 80, 90, 100, jeśli ktoś chce działać na rynku premium. Natomiast no, tacy klienci gotówkowi też na rynku są. No także trzeba podkreślić. To jeszcze trzeba podkreślić, że jednak ta grupa premium w takim okresie, jaki mamy, ona dalej. Dalej generuje zarobki zarabia. Ale nas interesują teraz kredyty. Powiedziałeś, że koszt oczywiście przy kredycie największy to są to jest koszt odsetek, ale mamy też koszt prowizji za uruchomienie kredytu, prowizja za wcześniejszą spłatę, czyli istnieją te dwa koszty jeszcze dodatkowe. Powiem tak, te wartości, które podałem, czyli ten koszt kredytu zawiera sobie wszystkie opłaty. Oczywiście dążymy do znalezienia oferty, która nie zawiera prowizji za uruchomienie kredytu i nie zawiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Czy jakby taki standardowy kredyt pod flipa, który zawiera tylko i wyłącznie oprocentowanie, no bo tego się nie da uniknąć, ewentualnie jeszcze, póki co ubezpieczenie pomostowe to też nadmienię, że. Niebawem ustawa to ureguluje, i tego ubezpieczenia pomostowego banki albo nie będą pobierać, albo będą ten koszt klientowi zwracać. To lada moment nastąpi i czasem się pojawia jakieś ubezpieczenie na życie albo od utraty pracy czy hospitalizacji. Więc te wartości, które podałem, to jest koszt dla Flipa całkowity przy założeniu, że znajdujemy ofertę bez prowizji na wejściu i bez prowizji na wyjściu, a takich ofert jest. Sporo, i, no i takie głównie rekomendujemy osobom flipującym. Jest Z... na pewno gorzej ze zdolnością, i to myślę, że każdy też ma świadomość, to też, też oczywiście trzeba powiedzieć i, i, i tego aspektu nie można pomijać. Na pewno jest ciężej i na pewno tych kredytów się mniej udziela i tu absolutnie nie będę mówił, że jest inaczej. Big tam wskazuje, że chyba 70% mniej wniosków. Natomiast to, to nie jest tak, że te kredyty nie są udzielane. My tych kredytów w dalszym ciągu robimy sporo. Na pewno, na pewno jakiś tam spadek notujemy. Może nie na tym poziomie, myślę, że to będzie gdzieś tam połowa tego, co było. Natomiast z tą zdolnością jest tak, że ona jest gorsza, ale to nie znaczy, że kredytu nie można otrzymać, że nie można go dostać. No Trzeba się po prostu trochę większymi zarobkami wykazać. Piotr, powiedz mi, bo ty bywałeś na konferencji Maraton WIWN, będziesz i tym razem w październiku? Tak, tak, no mamy, nawet, mamy nawet stoisko, więc pojawiamy się standardowo, wspieramy uczestników od tej strony finansowej, kredytowej. No miałem też Wojtek doskonale kojarzysz przyjemność wystąpić na kilku maratonach, także uważam, że impreza no godna polecenia, fajne miejsce, gdzie można spotkać ludzi z branży wymienić się doświadczeniami, ponetworkingować, nawiązać fajne kontakty. Sporo deali się tam też różnych nawiązuje pomiędzy uczestnikami, sporo osób, różnych branżystów, tak, od, od takich jak my, czyli osób, które się zajmują współpracą z bankami, pomagają w uzyskaniu kredytów, po ekipy remontowe, przez, no, innych specjalistów, doradców podatkowych, prawników, no, Cała, cała masa, całe spektrum osób, które, które można poznać, z którymi na, można nawiązać jakieś relacje, więc wydaje mi się, że warto się pojawić. Super, dziękuję Ci serdecznie. Dziękujemy wszystkim internautom za obecność. Minęła godzina, więc lecimy spać. Myślę, że dosyć optymistycznie kończymy ten webinar, obserwujemy rynek, patrzymy, co się będzie działo. No i trzymamy kciuki, żeby inflacja spadała, żeby stopy procentowe spadały, żeby wam się dobrze inwestowało. A jeżeli tylko dacie radę, to zapraszamy, bądźcie z nami na konferencji 23 października. Webinar jest zarchiwizowany, gdyby ktoś chciał cały zobaczyć na YouTubie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zobaczmy jeszcze komentarze, czy coś ciekawego tutaj do Ja, ja na... pozwolę sobie, Wojtek, pozwolę sobie tylko jedną rzecz powiedzieć, że gdyby ktoś chciał popracować ze swoim obecnym kredytem, i zmniejszyć poziom oprocentowania no to zapraszam do kontaktu z nami czy to przez Wojtka czy bezpośrednio dowolnie powołajcie się, że jesteście z, z tego z tego webinaru i postaramy się wam pomóc, żeby te koszty kredytu zoptymalizować. Bo chcę podkreślić, że z kredytem można a nawet trzeba pracować. To nie jest tak, że jak mamy kredyt w banku A, to musimy tam być przez 30 lat. No właśnie, ja może podam do Ciebie mail, powołujcie się na VIVN i sprawdźcie sobie w ogóle dzisiaj zdolność kredytową, jaka wychodzi, bo może się okazać, że całkiem fajna. Te koszty Piotr przygotuje bardzo dobre i <laughs> będzie to otwarta droga do tego, żeby flipować. Jeżeli coś Wam się podobało na tym webinarze, dawajcie lajka, dawajcie serduszko, subskrybujcie kanał i do zobaczenia niebawem na kolejnych spotkaniach. Cześć, dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry, do widzenia. <laughs> Do widzenia <laughs> Do wzeka. <vidzenia. laughs>